A my, proszę Państwa, witamy w naszym programie Marka Zubera, ekonomista. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, dzień dobry. Na pewno śledził Pan to, co dzieje się na świecie. Zmiana geopolityczna, Francja, Australia zerwała umowę z Francją na dostawę łodzi podwodnych. To jest deal, który toczył się od 2016 roku, partnerstwo. Musimy powiedzieć, że Francuzi dysponują najnowocześniejszą technologią na świecie, absolutnie dorównującą tym, co mają Amerykanie. Mimo to Australia będzie budować łodzie razem z Amerykanami i Wielką Brytanią. O co tu chodzi? No, to jest zawsze właśnie taka dyskusja, jeśli mówimy o tych nowoczesnych technologiach, kto ma najlepszą, najnowocześniejszą i tak dalej, i tak dalej. Na pewno Francuzi są w czołówce. Zresztą oczywiście my cały czas mamy nierozstrzygnięty nasz przetarg na dostarczenie okrętów podwodnych i Francja była jednym z tych krajów, który również nam te okręty oferował i to były tego, no, to nigdy nie jest taki sam okręt, ale można powiedzieć, że to był ten sam typ, który mieli kupić Australijczycy. No właśnie, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo zaraz pewnie przejdziemy szerzej do tego kontekstu Azji, to przenoszenie akcentu na przykład z Europy, bo oczywiście dotyczy to nie tylko Europy, ale przede wszystkim z Europy, w której my żyjemy i która dla nas jest oczywiście pępkiem świata, do Azji zaczęło się bardzo jednoznacznie za prezydenta Obamy już, nawet nie za Trumpa, tylko za Obamy. Pamiętamy to doskonale, pamiętamy przesunięcie jednej z amerykańskich flot, czyli lotniskowca z całą eskortą właśnie w tamten rejon, z rejonu Europy. To był taki symboliczny, nie tylko symboliczny, bo to jest konkretna siła oczywiście, jednoznaczny akt i to się dalej dzieje. My musimy pamiętać o tym, że Azja dzisiaj to jest 4,5 miliarda mieszkańców. Europa dla porównania to jest nieco powyżej 700 milionów. Stany Zjednoczone 330 milionów, ale najważniejsze jest to, że to 4,5 miliarda mieszkańców się bogacą i to bardzo mocno. Ja tutaj mam na myśli nie tylko Chiny, nie tylko Indie, ale nie wiem, Filipiny, Malezję, Tajwan. Tamte wzrosty PKB są naprawdę potężne, zupełnie porównywalne z tym, co się w Polsce dzieje w ostatnich 20 lat, więc widzimy ten niesamowity tygiel pod względem gospodarczym. Ale oczywiście najważniejszym elementem tego tygla są Chiny. Chiny, które do XVIII wieku były największą gospodarką świata, Chiny, które w swoim mniemaniu wracają po prostu do tego, co było przez wieki. Dzisiaj prognozy mamy takie, że w 2030 roku pewnie staną się największą gospodarką świata znowu. Chiny, które mają potężne aspiracje także w kontekście politycznym i militarnym oczywiście, więc Chiny, które niesamowicie się dozbrajają, w zeszłym roku wydały ponad 250 miliardów dolarów na różnego rodzaju kwestie związane z wojskowością. To nie jest oczywiście jeszcze poziom Stanów Zjednoczonych, gdzie mamy grubo ponad 600 miliardów dolarów, ale te Chiny to już jest więcej niż 5 kolejnych krajów razem wziętych, czyli Rosja, Francja, Wielka Brytania i tak dalej, i tak dalej. Więc to też pokazuje wymiar tego wszystkiego, co się tam w tej Azji dzieje. No i w związku z tym jest pomysł, żeby stworzyć przeciwwagę militarną dla tych Chińczyków, ale głównie w oparciu o kraje, które jednak tam funkcjonują. No i na początek mamy 3 kraje. Zobaczymy, jak to będzie dalej. No właśnie, to też jest jeden z kontekstów. Francja nie została zaproszona do tego nowego porozumienia. Ale Francja to nowe porozumienie też, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Australia. Francja jest częścią Unii Europejskiej. Tutaj w Unii Europejskiej o gospodarce decydują Niemcy. Niemcy mają ogromną sprzedaż wysokomarżowych produktów do Chin i nie bardzo chcą, żebyśmy tutaj brali udział w tym procesie. No i pytanie, czy Francja nie oberwała po łapach za postawę Niemiec? No to tak jakby pan trochę, panie redaktorze, bronił teraz decyzji Joe Bidena namawiającego Francuzów, Australijczyków do takiego, a nie innego, do takiej, a nie innej decyzji. No właśnie, to jest ten problem z punktu widzenia choćby Stanów Zjednoczonych, czyli jednak to, że wiele krajów europejskich, Unii Europejskiej stoi dzisiaj, ma bardzo dobre relacje nie tylko gospodarcze z Chinami, a takie kraje jak my stoimy dzisiaj przed pewnym wyborem, choćby w kontekście technologii 5G, pewnie już nie będzie czasu, żeby o tym rozmawiać. Tak czy inaczej, Joe Biden namówił Australijczyków, Brytyjczyków, zostaje stworzony sojusz, który ma być przeciwwagą dla tej rosnącej potęgi Chin, także w kontekście transferu technologii, w szczególności technologii dotyczącej napędów atomowych okrętów podwodnych, która należy do tych jednych z najbardziej skrywanych, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy Stanów Zjednoczonych. No i teraz ta umowa z Francuzami. Rzeczywiście, ma pan rację, 2016 rok dogadała się Francja z Australią. 10
okrętów podwodnych. To, ten okręt z napędem konwencjonalnym to jest taka przerobiona wersja tego jednego z najnowszych okrętów podwodnych na świecie, tyle że z napędem atomowym. No, ale też uczciwie trzeba powiedzieć, że w tak zwanym międzyczasie, czyli w ciągu tych ponad 4 lat, koszty tego programu wzrosły bardzo mocno. Na początku mówiono o wielkości rzędu 17-18 miliardów euro. Dzisiaj Francuzi mówią, że ponad 40 miliardów euro, chociaż można się było w ostatnich dniach spotkać także z wielkością 50 miliardów euro, czyli dużo, dużo drożej. Oczywiście to może być dla Australii taki wygodny argument, dlaczego nie chcemy tych waszych okrętów, ale oczywiście podstawy są zupełnie inne. No słabo to wygląda w kontekście, przynajmniej jeśli wierząc wypowiedziom francuskich ministrów, słabo to wygląda w kontekście ostatnich relacji między oficjalami Australii i Francji, bo podobno żadnych sygnałów nie było, że ten kontrakt ma zostać obcięty. Jeśli rzeczywiście jest to rząd wielkości 40 miliardów euro, to żebyśmy jakby znowu skalę sobie wyobrazili. 40 miliardów euro to jest 1,5 razy roczne przychody Orlenu, czyli największej polskiej firmy. To jest prawie połowa dochodów do polskiego budżetu, więc rzeczywiście no, z punktu widzenia stoczni, która miała tworzyć ten okręt, ale nie tylko stocznie, bo to jest setki firm kooperujących oczywiście z przybudowie takiego bardzo skomplikowanego mechanizmu, jakim jest atomowy okręt podwodny. To są naprawdę potężne straty z punktu widzenia nawet tak wielkiej gospodarki, jak gospodarka francuska. Zresztą warto wspomnieć, że to nie jest pierwszy taki no, mały szok, ten jest większy dla Francuzów, bo przecież całkiem niedawno okazało się, że Szwajcaria rezygnuje z francuskich myśliwców Rafael. Też się wydawało, że wszystko jest dograne na rzecz amerykańskiego F-35 po wizycie, po dyskusji nowego amerykańskiego prezydenta z przedstawicielami Szwajcarii, więc też wygląda na to, że Joe Biden... Przepraszam, że wyjęło słowo, te strategiczne względy, to znaczy współpraca z amerykańskim przemysłem, znalezienie tam ludzi, którzy no, będą w razie czego dzwonić do Waszyngtonu, ale nie z Warszawy, ale właśnie z centrów przemysłowych Stanów Zjednoczonych i mówić Departamentowi Stanu, co mają zrobić, żeby bronić danego kraju, jest ważniejsza niż względy finansowe i merytoryczne. Ale my o tym wiemy od dawna. Zresztą, jak pan pamięta, panie redaktorze, także dla nas, także w ostatnich latach, ten argument pod tytułem przyciągajmy amerykańskich inwestorów, bo oni będą z całą pewnością, jak będą tutaj mieli swoje interesy, chętniej na przykład naciskali na wysłanie amerykańskich żołnierzy do Polski, ten argument cały czas się przejawiał. Tak, rzeczywiście tak jest. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Ja tak trochę mogę żartobliwie powiedzieć, no okazuje się, że Joe Biden ma niesamowite możliwości sprawcze, jeżeli chodzi o promocji amerykańskiego przemysłu, no bo z tymi Rafaleami i Szwajcarią też Francji nie wyszło. A może, no tak, to, inaczej... a może to chiński prezydent Xi Jinping jest promotorem amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. To jeszcze zostawmy sprawę... Pytanie, czy świadomy. Prawda? No, jak ktoś wzbudza wiatr, to prawda, sieje wiatr, to zbierze to, co zbierze. To teraz kolejny temat, energetyka. W Polsce rośnie gwałtownie cena energii, rośnie cena gazu na europejskim rynku. W Polsce patrzymy na to spokojnie, tak przynajmniej czytamy w gazetach, bo nasze magazyny gazu są wypełnione, bo myśmy po prostu tych magazynów nie opróżniali w trakcie tego lata, a do tego jeszcze mamy zapewnione dostawy LNG ze Stanów Zjednoczonych. No to jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości, że Nord Stream 2 nie jest politycznym, nie jest polityczną koncepcją, to myślę, że Rosjanie w ostatnich tygodniach bardzo jednoznacznie temu komuś jakieś wątpliwości rozmyli. Oczywiście, że jest i tutaj mamy przykład takiego oddziaływania gazem w Europę. Ja myślę, że takie już najbardziej jednoznaczne było zablokowanie tych kontraktów przyszłorocznych po decyzji niemieckiego sądu, który jednoznacznie stwierdził, że ta nowa rura, czyli Nord Stream 2 podlega nowym przepisom Unii Europejskiej, co oznacza, że każdy może na równych prawach korzystać z tej rury. No i wtedy właśnie okazało się nagle, że kontrakty przyszłoroczne są niedostępne. Rosjanie opróżniali swoje magazyny. Gazprom opóźniał swoje magazyny europejskie. No, wszystko wskazuje oczywiście na to, żeby doprowadzić do tej sytuacji, która jest, czyli pokazać Europie, że my jednak jesteśmy w stanie tutaj z wami podziałać w kwestii tego, czy będziecie mieli wystarczającą ilość gazu, czy nie. Więc ta polityka, która tak naprawdę, pamięta pan to, bo jest pan tylko trochę młodszy ode mnie, panie redaktorze, nie przesadzam.
bardziej, ale pamięta pan koniec lat 90. Wtedy zaczęła się dyskusja o dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Polski. No strasznie długo to trwało, ale udało się nam wybudować gazoport. Nie jesteśmy jeszcze w pełni uniezależnieni, ale ten poziom uniezależnienia jest rzeczywiście bardzo duży, a za chwilę praktycznie będzie 100%. No jedyny minus jest taki, ale to nie w dzisiejszym kontekście, że ten gaz, który kupowalibyśmy nie przez rurę, tylko właśnie tymi wielkimi statkami, z tymi baniakami na pokładzie, on niestety z uwagi na technologię skroplenia tego gazu przede wszystkim jest droższy. Oczywiście to nie znaczy, że on będzie droższy, bo nie wiemy, ile Rosjanie będą żądać za swój gaz partnerom, od partnerów europejskich, no ale potencjalnie to musi mieć z tyłu głowy. Może ale się po prostu okazać chyba tak, że ten europejski gaz jest już droższy sprowadzany przez Rosję niż to, co my sprowadzamy w tych trudnych technologiach, które pan mówi. Trzeba ten gaz najpierw wydobyć, skroplić, potem go rozprężyć. Tutaj w Polsce to też dodatkowe koszty są, no ale w sytuacji, gdy mamy partnera, no, który wykorzystuje gaz politycznie, zresztą to jest stara rosyjska zasada polityki, nie ma tutaj nic nowego. No to jeszcze jedno pytanie dotyczące energii w Polsce. Ceny energii będą rosły między innymi w związku z wzrostem opłat za emisję dwutlenku węgla, tak zwane ETS-y, chociaż przez chwilę, to też jest taki paradoks, okazało się, że w Polsce ten prąd jest tańszy, bo jest generowany z węgla, a nie z drogiego rosyjskiego gazu. Śmieszne, ale to pewnie wróci do równowagi. Czytamy o miliardach złotych, które wydamy na elektrownie atomowe, czytamy o miliardach, które chociażby Orlen przeznaczy na elektrownie wiatrowe na Bałtyku. Wspaniała sprawa. A z drugiej strony czytamy też, że 1/3 polskiego zapotrzebowania na ciepło może zapewnić geotermia. To może w tą geotermię powinniśmy pójść? Wszystko to oznacza koszty, 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 wydatki, wydatki, wydatki. Niestety, jeśli mówimy o tych czystych formach typu wiatraki, o których pan wspomniał, typu fotowoltaika, to pamiętajmy o tym, że póki co nie jesteśmy w stanie z uwagi także na technologię albo koszty tego, co jest dzisiaj dostępne, zapewnić sobie w ten sposób pełnych dostaw prądu. Musimy mieć, ja to tak użyję, takie normalne źródło. No, w tej chwili cała Europa, to jest rzeczywiście między innymi pomysł na Nord Stream 2, pomysł w Niemczech, będzie przechodziła w tych elektrowniach węglowych na gaz, ale to ma być ten element taki przejściowy, bo oczywiście gaz też nie jest idealnie czystym paliwem. Tak na marginesie, ja mówiłem o sytuacji normalnej, czyli w sytuacji, w której nie mamy żadnych szantaży i podnoszenia cen wynikających z tego. No niestety na razie wydającej się przewidzieć w przyszłości gaz skroplony będzie droższy niż normalny, ale zobaczymy jak będzie. No przynajmniej jesteśmy niezależni, to jest ten istotny element. Panie redaktorze, 3 lata temu chyba nawet, nie pamiętam, czy chyba z panem rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy, że niestety w perspektywie 5 lat gaz podrożeje w Polsce o 40-50%. I to się niestety dzisiaj ziszcza. Może się nawet okazać, że to będzie więcej niż 40-50%. I nawet gdyby koszty certyfikatów CO2 nie poszły tak bardzo w górę, ja przypomnę tylko, że 10 lat temu to był poziom 16-18 euro mniej więcej. Teraz przebiliśmy 60 euro. Po części wynika to ze zmiany polityki w tym zakresie, czyli zmniejszenie ich ilości. To biorąc pod uwagę te potężne wydatki, które musimy poczynić, nie tylko na produkcję prądu, ale także na modernizację na przykład sieci elektroenergetycznych. To jest też wielkie wyzwanie. Ten prąd tak czy tak będzie drożał i tak czy tak będzie droższy. Mówi pan o elektrowniach atomowych. Ja w końcu nie wiem, czy myśmy podjęli decyzję jednoznaczną o tym, że ta elektrownia atomowa będzie. Chyba nie ma tak do końca jeszcze. Znaczy teoretycznie oficjele mówią, tak będziemy budować, no ale jak pan doskonale wie, nie mamy jakichś jednoznacznych decyzji podjętych. Mamy kilka projektów prywatnych. No to też jest ciekawe, bo jak rozumiem, państwo musi wydać zgodę na to, żeby prywatny inwestor elektrowni atomowej wybudował. Jeden z tych prywatnych inwestorów w tej chwili zaczął współpracę z Orlenem, o którym pan wspomniał. Zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Ale jest pierwsza podstawowa rzecz. Tak do końca nie jesteśmy w stanie dzisiaj oszacować kosztu tej elektrowni atomowej. Padają różne wielkości. Natomiast przykład Słowacji, myślę, i to, co tam się dzieje w ostatnich 10 latach, pokazuje, że te koszty
bardzo trudno jest jednoznacznie określić. No dzisiaj mówimy o rzędzie wielkości, jeżeli to ma być rzeczywiście 6 gigawatów, o rzędzie wielkości między 50 a 70 miliardów złotych, ale równie dobrze może się okazać, że to jest 100 kilkadziesiąt miliardów złotych. Jak dodamy do tego modernizację sieci i parę jeszcze innych inwestycji, mówimy o setkach miliardów. Ktoś musi to wydać, ktoś musi to odrobić. Niestety to jest bardzo smutna wiadomość, ale prąd w Polsce będzie drożał i ja myślę, że te 30-40% perspektywy, tak jak mówiliśmy wtedy, może nawet więcej, jest nie, to nie jest realne, to jest niestety pewne. Energetyka. Więc musimy się dzisiaj uczyć oszczędzać prąd. To prąd plus ciepło i może zastanówmy się, spójrzmy... No ciepło to gaz między innymi. Ciepło to gaz, ale ciepło to również geotermia. Ta płytka, czyli pompy ciepła i ta głęboka, czyli ciepłownie, które są zasilane między innymi. Ale pompy ciepła, panie redaktorze, akurat bardzo mocno siedzę w tej tematyce. To jest też prąd, który te pompy napędza. One są generalnie dzisiaj wciąż jeszcze droższe oczywiście od na przykład pieca gazowego, chociaż to już nie są takie potężne różnice, tym bardziej, że możemy liczyć się na dofinansowanie. Natomiast no, ta pompa ciepła w ciągu od roku, nie wiem, 2017 do 2027 przez te 10 lat i koszty użytkowania też mocno wzrosną. Właśnie niestety ze względu na ten wzrost cen prądu. Więc to w wielu aspektach będzie niedobre. To będzie niedobre. Zobaczymy w takim razie, proszę Państwa. Marek Zuber, naszym gościem. Pięknie dziękujemy. Życzymy miłego dnia. Bardzo dziękuję. A miłego dnia. Dziękujemy za oglądanie telewizji Republika. Jutro wracamy o 7 rano, zaczynając od mszy świętej, a potem program od 7.30. Bądźcie z nami.